Armia państw osi miażdży każdego przeciwnika. Nigdzie nie napotykając oporu zdolnego ją spowolnić, a co dopiero powstrzymać. Zastępy Wehrmachtu i Waffen-SS szturmują kraje Beneluxu. Zajmują Francję, Danię, Jugosławię, Grecję i Norwegię. W 1941 roku już niemal cała Europa znajduje się pod butem Hitlera. Rządy terroru i masowy rabunek kontynentu nie wystarczają jednak do utrzymania nazistowskiego imperium. Trzecia Rzesza znajduje się na krawędzi bankructwa. Tymczasem opanowany obsesją globalnej hegemonii dyktator zmierza do kolejnych podbojów. Wreszcie karta się odwraca. Planowany desant na Anglię nie dochodzi do skutku. Inwazja na Związek Radziecki grzęźnie wraz z nadejściem morderczej rosyjskiej zimy. Stany Zjednoczone przystępują do konfliktu, sprowokowane przez Japonię, azjatyckiego sojusznika III Rzeszy. W 1939 roku dowódca niemieckiego lotnictwa Hermann Göring jest w stanie pyszałkowato twierdzić, że żaden wrogi samolot nigdy nie zapuści się nad terytorium tysiącletniej Rzeszy. W roku 1942 te przechwałki to już tylko temat wisielczych żartów, powtarzanych wśród spanikowanej niemieckiej ludności. Każda bezchmurna noc przynosi nowe alianckie naloty. Nad kolonie Brytyjczycy kierują 1000 bombowców, a całe miasto zamienia się w morze ognia. Hamburg zostaje zburzony w 75%. W Moguncji 80% zabudowy zostaje obrócone w gruzy. Nadrzędnym celem nalotów jest złamanie ducha Niemców, ale chodzi również o to, by okularić i sparaliżować nazistowski przemysł zbrojeniowy. Decydenci III Rzeszy nie mają innego wyjścia, jak tylko zejść do podziemia. Dla każdego z przywódców partii i państwa pośpiesznie buduje się potężne schrony. To samo tyczy się najważniejszych zakładów produkcyjnych. Władze podejmują bezprecedensowy w skali świata projekt zamaskowania wszystkich newralgicznych gałęzi gospodarki. Plan zakłada przeniesienie pod ziemię przynajmniej 800 fabryk o łącznej powierzchni niemal 100 milionów metrów kwadratowych. W tym celu wykorzystywane są dotychczasowe kopalnie, sztolnie kamieniołomów, tunele kolejowe czy nawet piwnice, browary. Rusza też budowa zupełnie nowych podziemnych kompleksów. Jeden z najbardziej spektakularnych, a na pewno najbardziej tajemniczy, powstaje w górach Soli. Podziemia Osówki, część projektu Lize, rusza jesienią 1943 roku. Budowa jest objęta ścisłą tajemnicą. Dokumentacja zostaje zniszczona, a zamierzenia giną razem z ich twórcami. Wątpliwości nie ulega niezwykły rozmach całego przedsięwzięcia. Naczelny architekt III Rzeszy, Albert Speer, raportuje. Tylko sam projekt olbrzym pochłonął więcej betonu niż w roku 1944 przyznano ludności cywilnej na budowę schronu. Budowa misternej sieci tuneli trwa niemal do samego końca wojny. Oficjalnie zostaje przerwana w lutym 1945 roku. W niektórych punktach kompleksu robotnicy przymusowi pracują jednak nawet w kwietniu, a więc w ostatnich tygodniach przed kapitulacją III Rzeszy. Przeznaczenie projektu nawet po wielu dekadach od upadku Imperium Hitlera rozpala dyskusję i pobudza wyobraźnię miłośników historii. Dominuje przekonanie, że pewną część kompleksu
a zwłaszcza zamek książ z podziemiami, zamierzano przeznaczyć na nową kwaterę główną Führera. Co jednak z całą resztą? Na temat konstrukcji ukrytych w górach soli krążą sensacyjne, a niekiedy wprost nieprawdopodobne opowieści. Mówi się, że Olbrzym miał się stać miejscem produkcji jednej z Wunderwaffen, cudownych broni Hitlera. Istnieją teorie spiskowe, w myśl których projekt stanowił ośrodek prac nad nazistowską bombą atomową lub nawet nad latającymi spotkami. Rzecz jasna, nie istnieją dowody na potwierdzenie żadnej z tych wersji. A większość historyków przyjmuje, że Riese miało być przede wszystkim podziemnym miastem z tajnym ośrodkiem przemysłu, imponującą fabryką zbrojeniową, której ukończenie groziłoby przedłużeniem wojny o kolejne tygodnie lub nawet miesiące.